Oto karabinek Hatsan TGR Tact QE drugiej generacji, o którym niedawno zrobiliśmy dla Was wideo. Link do tego filmu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ale nie o nim będzie dzisiejszy film. A film będzie dotyczył tego oto celownika optycznego, czyli celownika BSA 3-9x32. Zanim przejdę dalej, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Celownik 3-9x32 z firmy BSA przeznaczony jest przede wszystkim do karabinków pneumatycznych. Ma on niską wagę, bo waży tylko 400 gram. Zmienne powiększenie od 3-9 razy sprawia, że ten celownik jest bardzo uniwersalny. Na oko strzelca pada bardzo czysty i klarowny, jasny obraz nawet w ograniczonych warunkach oświetleniowych. W celowniku zastosowano krzyż celowniczy typu 30-30. Znany jest on również pod nazwą Duplex. Jest to bardzo popularny amerykański krzyż składający się z czterech grubych belek przechodzących na środku w cienkie włoski. Krzyż ten jest bardzo uniwersalny i pozwala strzelać do różnego rodzaju celów. Tubus tej lunety został wykonany z jednego kawałka aluminium i został dodatkowo wzmocniony, a więc to sprawia, że naprawdę ten celownik nadaje się do karabinków pneumatycznych, nawet tych sprężynowych. Na tubusie znajdziecie dwie wieże regulacyjne do ustawienia krzyża celowniczego zarówno w pionie i poziomie. Jeden klik na wieży oznacza przesunięcie o 1/4 cala na odległości 100 jardów. Tak jak powiedziałem, wieże służą do ustawienia krzyża celowniczego, a więc do przeprowadzenia procesu tzw. przystrzelania karabinka z zamontowanym celownikiem optycznym. Jeśli chcecie dowiedzieć się dokładnie o tym, jak przeprowadzić ten proces, obejrzyjcie nasz film dotyczący przystrzelania karabinka wyposażonego w celownik optyczny. W komplecie z tym celownikiem znajdziecie również montaż, który pozwala zamontować tą lunetę na szynie montażowej w standardzie 11 mm. Celownik BSA 3-9x32 świetnie sprawdzi się na każdym rodzaju karabinka pneumatycznego. Możecie go zamontować zarówno na wiatrówce sprężynowej, jak i na karabinkach PCA czy PCP. Ta luneta celownicza świetnie sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych strzelców. To tyle o niej, a ja oczywiście na koniec zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.